Dziennikarz radiowy, muzyczny, stale współpracujący z programem trzecim polskiego radia, prezenter telewizyjny, znany z prowadzenia takich programów jak Szansa na sukces czy Duże dzieci. Na ostatnim forum Ujotum, nazwany przez kubę wojewódzkiego dziennikarskim wzorem, nie mogło go tu zabraknąć. Wojciech Man, kolejny znany dziennikarz pojawił się na Ujocie. Woli pan kawę czarną czy z mlekiem? Z mlekiem. Z Dlaczego? Boję się czarnego trochę. Koty czy psy? Duży problem. Na początku byłem tylko za psami. Uważałem, że koty są... Nie będę używał wyrazów, ale teraz zaprzyjaźniłem się z kotem i konkurują z psami. Dobrze. A wreszcie radio czy telewizja? Radio. Bez, bez namysłu. Jak już jesteśmy przy radiu, to za co kocha pan radio? O, ta długa lista jest, a żeby krótko odpowiedzieć, to chyba za intymność, za to, że nie muszę się golić do radia, nie, ale za to, że ono otwiera takie troszkę inne receptory w człowieku. Nie to oczywiste. Jak nie widać, a słuch ma być bodźcem, żeby coś wyobraźni stworzyć, no to możliwości radia są wbrew pozorom dużo większe. Właśnie ma Pan doświadczenie w dziennikarstwie radiowym, telewizyjnym i jaka jest specyfika telewizyjnego dziennikarstwa, a jaka radiowego? To jest paradoks pewnego rodzaju, bo radio w moim przypadku wymaga skupienia. Ja tak do tego podchodzę. Natomiast telewizja wymaga innego rodzaju skupienia. Na przykład kiedy w tej chwili pracują dwie kamery i ja wiem, że one mnie pokazują, to w normalnym studiu telewizyjnym, rozmawiając z panią, część mózgu używam do konstruowania pytań i reagowania na pani słowa. Inną część, mimo że nie jestem modelką na to, czy światło nie jest przypadkiem bardzo niekorzystne dla nas obojga, a jeszcze jednym okiem próbuję zauważyć, która z kamer w danym momencie pracuje. Bo wiem, że widz nie znosi, jak ja mówię, do widza profilem na przykład. Mówię, proszę państwa, widzą Państwo. Nie, bo to nie ta kamera, więc to są takie zawiłości. Na ostatnim spotkaniu forum Ujotum był Kuba Wojewódzki, który powiedział, że to właśnie Pan jest prawdziwym dziennikarzem, wzorem do naśladowania, więc ja pana dzisiaj pytam, czym prawdziwe dziennikarstwo jest dzisiaj i czym ono różni się od tego dziennikarstwa, kiedy Pan zaczynał w tym zawodzie? Dziennikarz moim zdaniem. Nawet jeśli jest gwiazdą, bo znam takich, którzy są gwiazdami dziennikarstwa, to jest jakiś straszliwy banał, ale on powinien pełnić rolę służebną, informacyjną, służebną i temu odbiorcy w sposób możliwie przystępny przekazać treść albo ułożyć treść odpowiedzi tak, żeby ona dotarła. Bo ja prowadzę cienką granicę między dziennikarzem, na przykład, a komentatorem. Bo komentator to już jest mądrala i on swoje dorzuca, a dziennikarz ma stworzyć pakiet informacji bądź wrażeń i je pokazać na wystawie temu, kto, kto słucha bądź patrzy. Oraz, co jest bardzo ważne, użyję teraz słowa polskiego feedback. Mieć szansę na dotarcie do reakcji tych, którzy to oglądają albo słuchają. Bo pan pochodzi z rodziny artystycznej, dlatego też muzyka, dlatego też radio. Czy uważa pan, że dziennikarstwo to też sztuka? Absolutnie tak. Tak jak w każdej dziedzinie tego typu czy pokrewnej, można być tylko rzemieślnikiem, czyli dobrze wyuczonym przez jakiegoś tam majstra, a w którymś momencie można wejść już w sferę Sztuki i pewne rzeczy kreować. To jest, wydaje mi się, marzeniem każdego ambitnego adepta tego zawodu. Czy chce Pan dać jakieś rady przyszłym dziennikarzom dorzucić taką cegiełkę do ich rozwoju? Rada chyba jest taka, że trzeba tak kombinować, żeby lubić swoją pracę, bo to jest ta baza, która pozwala się rano obudzić i nie mieć tego poczucia nienawiści, że o Jezu, cały dzień teraz będę się zmagał. Jak się człowiek taką na głowę czapkę rano nałoży, to jest wykończony od razu, zanim ruszy do roboty. A trzeba przyjąć do wiadomości wszystkie plusy i minusy tej pracy. Nazywam się Wojciech Man i dla UJTV powtórzę, jak się nazywam, gdyby ktoś zapomniał. Na imię mam Wojciech, a na nazwisko Man 2N na końcu. Pozdrawiam wszystkich. Oraz Eliza Żeleźniak. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich naszych widzów.